Witam Was w kolejnym poradniku do Terrarii. Miało nie być filmów, ale jest jednak. W tym odcinku bierzemy sobie NPC, czyli tych oto tutaj ludzi. Przepraszam, że mogę mówić jakoś cicho, ale... No, jest dosyć późno w nocy. Nie chcę nikogo obudzić. Odgłoście po prostu swój głos. Więc zacznijmy. NPC mamy 12. W tym jeden, który nie może do nas przyjść. Ale... Na początku. Kim są NPC? NPC są to ludziki, które występują w Terrarii i napomagają w czymś. Więc pierwszym NPC-tem zobacz na początek tych dwóch, które mamy na początku. Jest guide, czyli jeżeli my się zespolimy, to gości z nami. Każdy, kto przynajmniej nas grał w Terrarii ma guide'a już. I odnotuje takie opcje. Ma help, czyli swoje jakieś tam porady. Oczywiście opcja closer, zamknąć i crafting. Crafting działa tak, że jeżeli mamy na przykład tutaj o napis materiał i sadzimy to tutaj, to pokaże nam się, co możemy z tego skraftować i przy czym. Dobra. No, bez napisu materiał nie możemy tu nic wsadzić. Drugim NPC-tem jest Oldman. Oldman pilnuje dungeona. I jak pokonamy skeletrona, on znika. Dobra. NPC-ty jak... Można go zaciągnąć do siebie do chaty, bo jak widzicie, ja mam w domu te NPC-ty wszystkie. Otwieramy jak kwipunek i tutaj mamy taki domek. Jak widzicie, to wszystkie NPC-ty. I musimy mieć chatkę, nie pamiętam jak ta chatka się robi. Trzeba mieć tutaj jakąś tam wielkość, oświetlenie, stolik, krzesło i ściana. Albo może być workbench, krzesło, jak to woli. Więc zacznijmy od początku. Od kolejnego NPC-ta. Jest to merchant. Przychodzi do nas, jak mam 50 golda. On tu prowadzi sklep. Takiego. Oczywiście większość NPC-ów może levelować, więc na przykład tych nie będziemy mieli bez pokonania skeletrona. Niektóre rzeczy można mieć w nocy, niektóre w dzień i typ. On tu ma taki sklepik, ja mam już po hard modzie, więc takie rzeczy ma. Dobra. Kolejnym celem, który myślę, że do Was przyjdzie, będzie lekarka. I ona może nas uleczyć oczywiście za kasę, jak będziemy mieli mniej niż 400 HP. Kolejnym NPC-tem jest Driada. Driada pojawia się, jak pokonamy pierwszego swojego bossa. Ona ma takie rzeczy. Shop, oczywiście sklepik. Nie wiem, bo takie rzeczy możecie kupić u niej. Oraz ona może wam pokazać, ile macie Hello, ile Corruption. A jeżeli bez hard moda, to są Corruption. Dobra, dalej. Następnym NPC-tem jest... Arm Dealer. Arm Dealer pojawia się, jak będziemy mieli pierwszą broń. Palną, oczywiście. No, jak zdobyć broń palną, to może w następnym poradniku. I mamy tu flintlocka, na początek mamy musket bullet, flintlocka i mini sharka. Kolejnym NPC-tem jest po pokonaniu, znaczy potem jest o ten NPC. Jeżeli mamy wybuch, ten materiał wybuchowy i go użyjemy, to się pojawia on. On prowadzi taki sklepik, on levelować może. A myślałam, że tylko o te o rzeczy, no, on sprzedaje, a tego nie widziałam. Dobra. To takie on właśnie jest. Potem jest Cholter. Cholter pojawia się po zabiciu skeletrona. To jest Oldman, tylko że ma takie coś. Taki strój. On prowadzi mały sklepik, w którym możemy kupić ciuszki. Po hard modzie możemy też kupić clown. Rzeczy clowna. Zacznijmy już takich bardziej lepszych NPC-tów, czyli tych, które możemy znaleźć w cave'ach lub dungeonach. Po pokonaniu armii goblinów w dungeonie możemy znaleźć tego NPC-ta. Wybaczcie to cięcie, niestety, przepraszam Was. Możemy go znaleźć w dungeonie, on może nam przekuć itemy na lepsze, oczywiście za opłatą. Na przykład Mega Shark tyle kosztuje oczywiście z tym enchantem. No może nam przekuć, to kosztuje 21 golda. Klikamy Reforge. I dostajemy coś innego. Inny tutaj bonus. Prowadzi też sklepik. To jest jego sklepik. Tu możemy kupić różne rzeczy. Dobra, dalej. Kolejny tytuł znajdujący się w dungeonie jest mechanik. Pani mechanik. U niej możemy kupić rzeczy związane z wire modem. Oni może kiedy indziej. Teraz już przechodzimy do dwóch ostatnich NPC-ów. A jest to... Wizard. Wizarda możemy znaleźć po całym świecie, w cave'ach. Ja go znalazłem pod domem. Pojawia się on wtedy, kiedy już mamy włączonego hard moda w cave'ach. Prowadzi on sklepik, chyba nie może znawelować. No, no i to tyle.
Ostatnim NPC-em jest Santa Claus. Santa Claus pojawia się tylko wtedy, kiedy w święta, czyli po prostu w czas świąteczny, pokonamy Frozen Legion, czyli armię bałwanów. On prowadzi sklepik, tam możemy kupić lampki na przykład na choinkę, nie pamiętam jak to się nazywa, i strój Mikołaja. I po świętach on ginie i znowu przyjdzie przed świętami. Ja go mam. Mam, tylko że nie pamiętam, gdzie on mieszka. A, no tak. Wtedy jeszcze nie miałam Wizarda, jak on przyszedł. Więc Wizard zajął jego pokój. No, i właśnie tak to działa. To koniec odcinka NPC-ta. I teraz mam do was pytanko. Jaki ma być kolejny odcinek? Już zacząć robić bossy. Bronie hardmodowe. Czy bronie palne, te, które się na początek zdobywa? To od was zależy. Raczej od jednego widza, bo mam jednego widza, którego nie znam i piszę. Dobra, no to. Do zobaczenia. I żegnam się z wami. Miało nie być filmów, ale znalazłem czas. No to cześć.